Witam Państwa bardzo serdecznie, Dominik z kanału Skoki.pl. Zapraszam na podsumowanie kwalifikacji w Wiśle, proszę Państwa. Zapraszam do oglądania. Dobrze, proszę Państwa, znajdujemy się oczywiście w Wiśle Malince, Polska. Proszę Państwa, przepraszam za ten sygnał dźwiękowy. Postaram się właśnie teraz temu zapobiec. Znajdujemy się w Polsce, Wisła Malinka. Czytając z trzeciego skocznia do naszych zawodników, no Kamil Stok wygrywał tutaj dwa razy. Nie wygraliśmy tutaj jeszcze zawodów drużynowych. Czy w tym roku się to zmieni? Właśnie zapraszam dlatego Was na ten odcinek. Na moje spekulacje, czy się to zmieni. Jeśli chodzi o kwalifikacje, Jan Herl wygrał 138,7 punktu. O punkt, proszę Państwa, z nim przegrał Karl Geiger, który skoczył na odległość. Nie mam tej podanej tej odległości, niestety nie oglądałem dokładnie kwalifikacji, były transmitowane. Owszem, było transmitowane. Były transmitowane na moim kanale. 137,7 to jego nota. No, punkt przegrał z. Punkt przegrał po prostu z. O punkt przegrał z Janem Herlem, który wygrał tę kwalifikację. I to Austriak wygrał premię za kwalifikację. No, miejsca pozostałych Polaków. No, na przykład takie jak. Tutaj Kamil Stoch na miejscu 10, Jakub Wolny na miejscu 19, 25 Grzyła, 22 Andrzej Stękała, Dawid Kubański na miejscu 28. W każdym bądź razie mamy 11 Polaków w konkursie, a więc dobra wiadomość. No i to w końcu dostał się do konkursu Halvor Egner Granerud, który zakończył te zmagania na miejscu 10. Przepraszam Państwa bardzo serdecznie, nie mam dostępu do FIS-u, a więc to już Państwo muszą się sami niestety doinformować. Doinformowałem się, ile skoczył Karl Geiger. Lider Pucharu Świata poszybował na odległość 134 metrów, a więc osiągnął rozmiar obiektu. Natomiast Jan Herl, zwycięzca kwalifikacji, poszybował na odległość 129 metrów, tylko oczywiście tutaj ważą się warunki. No, punkt przegrał Niemiec z Austriakiem. Jeśli chodzi o Polaków, czy ta forma się poprawiła? Mi się wydaje, że ta forma się poprawiła. Czyli tak jak wszyscy spekulowali, czy byli dobrze w Wiśle, ale jeszcze nie najlepiej. Lepiej jeszcze może być to, co Filip Wiśniewski między innymi powiedział, czyli lepiej może być już w Klingenthal. I to się w tym momencie, moim zdaniem, drodzy Państwo, potwierdza. No więc przeczytam teraz pierwszą dziesiątkę. Jan Herl, Karl Geiger, trzeci Mariusz Lindwik, czwarty Pius Paszke, piąty Jevgenij Klimov, szósty Noaki Nakamura. No, bardzo dobra forma Japończyka na ten sezon. Ex-aequo z nim był Cenebrewc, środkowy z braci Prewców, Antti Wellinger na miejscu 8, też proszę Państwa łapie formę. Juki Asato na miejscu 9, kończy tą dziesiątkę Kamil Stoch. Zależał na ten wariant. Właśnie, należy wspomnieć, że urodziny obchodził w dniu 3 grudnia, w dniu kwalifikacji, Adam Małysz, który otrzymał w studiu w TVP piękny tort, piękny obraz z grafiką Adama i ze zdjęciem Adama i 4 kulami koło nich. 4 medale, 4 złote medale mistrzostw świata,
I to tak symbolizuje 44 czy 4, 4, 44. Wyjątkowy, jak widzimy, wiek w życiu Adama Małysza. Tutaj mamy Jan Habdas, właśnie Jan Habdas. Mimo przeciętnej dyspozycji tej zimy Andrzeja Snękały, czy postawił na sprawdzonych zawodników, to oni dołączyli do pewniaków, czyli Kamila Stocha i Piotrka Żyły. A jak przyznawał na antenie telewizji polskiej Adam Małysz, wcale nie tak odległy był scenariusz z Janem Habdasem w składzie na sobotnie zmagania. Trener Michał Doleżal na ten wariant się jednak nie zdecydował. Patrząc na wyniki kwalifikacje, walka o podium jest realna. Polacy zdobyli 497,9 punktu, 497,9 punktu, czterech najlepszych równo 500, ale w konkursie nie wystartuje Kuba Wolny, tylko Dawid Kubacki. No i zaskoczenie, proszę Państwa. Myślę, że tak, ja się na ten temat nie wypowiadam. Nie będę mniej niż wytypowanie do drużynówki. Norwegowie trochę więcej od Słoweńców. Na Austriaków też nie stracili aż tak dużo. A tu warto pamiętać, że zwycięzcy kwalifikacji Jan Herl czy Daniel Huber bywają tej zimy wyjątkowo nieprzewidywalni. No na przykład oni są tacy, że skoczą 140 metrów w pierwszej serii, a w drugiej potrafią skoczyć 105 metrów. A w pewnym sensie do bólu przewidywalni. To też dobra opcja. Jeden skok świetny, drugi słaby. Czyli potwierdza się to, o czym gadałem. Jeśli chodzi o jakby kwalifikacje były drużynówką, to Adam Buchholz na swoim Twitterze opublikował pierwsze Niemcy 517,6 punktu. Tutaj patrzymy oczywiście na wyniki pierwsza seria, dlatego są takie małe te noty. 509,3 punktu zebrała Austria na miejscu drugim, trzecia Norwegia 556 punktu, Polska na miejscu czwartym, a więc nie tak dużo tracimy do podium do Norwegii. Polska ma 497,9 punktu, Słowenia na miejscu piątym 491,9 punktu, Japonia na miejscu szóstym 491,6 punktu, na miejscu siódmym Rosja 489,1 punktu, na miejscu ósmym Szwajcaria 446,7 punktu, na miejscu dziewiątym zawodnicy spod gwieździstego sztandaru Ameryka 363,5 punktu. Tutaj mamy już wystawiony skład. Przeczytam Polskę. Piotr Żyła, skład na drużynówkę oczywiście. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Natomiast zajmijmy się tych groźnych reprezentacjach. Niemcy, Pius Paszke, Stefan Laje, Markus Eisenbichler i Karl Geiger. To mnie też dziwi, że Dawid Kubacki w ogóle jest na miejscu trzecim, startuje jako trzeci. No to się może odbić na nas. Nie gadam, bo bardzo lubimy wszyscy Dawida, ale to jeszcze nie ten czas, myślę, który wybrał Michał Doleżal. Jeśli chodzi o Słowenię, Cene Prewc, Peter Prewc, Timi Zajc i Andrzej Laniszek, Japonia, Yuki Sato, Kieci Sato, Jurcio Kobayashi i Noaki Nakamura, Norwegia, Robert Johansson, Daniela Bretanga, Halvor Henrik Granerud. Kończy z magazyna nie Halvor Henrik Granerud mimo swojej właśnie słabej formy, dlatego że ma słabą formę, nie opanował jeszcze do końca tego skrętu. Technicznie Mariusz Zindwig kończy zmagania. Jeśli chodzi o Austrię, kończy standardowo Kraft, Huber, Hell i Wettner. Czy tam już wszyscy? Szwajcaria, Schiller, Peter, Deschwanden, Peyer. Ze względu na to, że nie ma Amana, ponieważ nie lubi tej skoczni. Czterokrotny mistrz olimpijski. Rosja, Roman Trofimow, Michał Nazarow, Dani Sadriew, Jewieni Klimow. Ameryka, Kevin Bickner, Decker Dean, Andy Ulla, Casey Larson. Tak to wszystko wygląda. Jak poradzą sobie biało-czerwień sobotę? Nie możemy mówić o sporej przewidywalności. Dawid Kubacki raz był czwarty wśród Polaków, potem siódmy,
a w kwalifikacjach był piąty. Stęgała piąty, dziewiąty i czwarty. Tylko Stok i Żyła trzymali poziom. Piątkowe skoki dwóch pierwszych to zresztą odzwierciedlenie ich dotychczasowej formy. Różnie bywało z tym także u Żyły i Stocha, choć w kwalifikacjach powiało pewnym optymizmem i stabilizacją. Tak pisze TVP. Ja już się żegnam z wami 10 minut, a więc dobrze, bo mam właśnie w tle filmik, który trwał ponad 10 minut ze skokami wszystkich zawodników, włącznie Geigera i Herla. A więc ja już się żegnam, podsumował te kwalifikacje dla was Dominik z kanału skoki.pl. Dziękuję za oglądanie. Wpadnijcie w niedzielę na podsumowanie pierwszego konkursu sobotniego drużynowego. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Dominik z kanału skoki.pl. Cześć!